Rolnicy z Podkarpacia dopiero rozpoczęli żniwa rzepaku. Odwiedziliśmy Radosława Słysia z powiatu krośnieńskiego, aby sprawdzić, jak plonował rzepak. Znajdujemy się w miejscowości Głowienka, powiecie krośnieńskim, w województwie podkarpackim, gdzie razem z rodzicami prowadzę gospodarstwo rolne, gdzie na jego części uprawiamy 40 hektarów rzepaku zimowego. Schody były bardzo dobre, mieliśmy określony zasób wilgoci, szybki rozwój jesienny z wykonaną jedną regulacją oraz odżywką. Aktualnie jesteśmy na półmetku żniw rzepaczanych. Wykosiliśmy odmianę rakt jacuzzi. Rolnik w swoim gospodarstwie posiał odmianę jacuzzi. Co skłoniło nas do zakupu oraz uprawy tej odmiany? Przede wszystkim cechy takie jak szybki wygór jesienny, dobra zimotrwałość, dobra odporność na choroby takie jak sucha znielizna kapustny, znielizna twardzikowa oraz dobra odporność na wirusa, żółtaczki, rzepy. Kolejnymi cechami tej odmiany jest bardzo dobra odporność na wylęganie, okresowe niedobory wody, jak również odporność na osypywanie się nasion, na co zwracamy szczególną uwagę w doborze odmiany dla naszego gospodarstwa, ponieważ w naszym regionie występuje bardzo często silny wiatr. Mówiąc w tym roku o plonowaniu rzepaku ozimego, warto zwrócić uwagę na takie czynniki jak wiosenne niedobory wody, kwietniowe wysokie przymrozki oraz zimny, deszczowy maj. Te czynniki atmosferyczne przyczyniły się znacznie do spadku plonowania rzepaku ozimego w tym roku. W naszym gospodarstwie rzepak ozimy rakt jacuzzi plonował na poziomie 3 tony z hektara. Jest to zadowalający plon jak na tak trudny rok. Myślę, że będziemy kontynuować uprawę tej odmiany w przyszłym sezonie wegetacyjnym. Radosław Słyś zdążył zebrać część plonów przed załamaniem się pogody. Bardzo ładne, wyrównane ziarno, grube, o wysokiej masie,